Dzień dobry, witam panowie we wtorek. Mamy 15 dzień maja. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Dream School. Sprawdźmy sytuację na funcie GBP/USD. Tutaj jeszcze proszę o zaksięgowanie. Dosyć techniczny poziom. Zaznaczę go w tym momencie za pomocą takiej czerwonej linii 1.3501. I oprócz tego, że jest okrągły poziom 1.35, dodatkowo tutaj również znajdujemy się w miarę blisko 61,8. Troszeczkę wyżej, także powinniśmy wziąć pod uwagę pewnego rodzaju tolerancję. Bardzo często 61,8 działa na funcie, także ten współczynnik po prostu nie będzie obojętny. W przypadku ataku zaznaczamy sobie to za pomocą takiej zielonej strefy popytowej. Te dołki, jak widzimy, były wcześniej atakowane, a więc technicznie ten poziom jest ważny dla tej pary walutowej. Potwierdzeniem jest wspomniany wcześniej 61,8, także uważam, że mocny poziom, czy też mocna strefa, która będzie obowiązywała, może nawet będzie rozgrywała w dniu dzisiejszym na tej parze walutowej, to okolice 1.3514 i 1.3500.